Shikara, Yeshua, Jezus. Jezus, Ty jesteś lekarstwem na wszystko. Twoja dobroć jest lekarstwem na wszystko. Twoje przebaczenie jest lekarstwem na wszystko. Jezus, kiedy Ty przychodzisz, wszystko się zmienia. Przyjdzie do Ciebie Duch Święty, przekona Ciebie o tym, o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Będziesz zbawiony, jeżeli zrobisz to z całego serca. Chcesz to zrobić? Z całego serca. Amen. A Jezus przyszedł tutaj jako człowiek, wcielił się jako człowiek po to, aby uwolnić ludzi od grzechu, bo grzech trzyma ich w śmierci duchowej. Łukaszku, powtórz za mną. Powiedz: Panie Jezu. Panie Jezu. Przepraszam za wszystkie moje grzechy. Przepraszam za wszystkie moje grzechy. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Ja wyrzekam się każdego grzechu. Ja wyrzekam się każdego grzechu. Ja wyrzekam się życia bez Ciebie. Ja wyrzekam się życia bez Ciebie. Ja wyrzekam się wszystkiego, co nie jest Twoją prawdą. Ja wyrzekam się wszystkiego, co nie jest Twoją prawdą. Ja wierzę, że umarłeś za mnie. Ja wierzę, że umarłeś za mnie. I zmartwychwstałeś w ciele. I zmartwychwstałeś w ciele. Chcę Ciebie doświadczyć. Chcę Ciebie doświadczyć. Ustanawiam Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Ustanawiam Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Amen. Ja się teraz będę za Ciebie modliła, ok? Wszystko, co blokuje Jezusa Chrystusa, ja nakazuję Ci opuścić Jego wnętrze teraz. Wszystko fałszywe, co blokuje prawdę Jezusa Chrystusa, wyłaź z Niego teraz, z oddechem. Z oddechem. Demon, który do tej pory blokował Twoją relację i poznanie Jezusa Chrystusa. Każdy demon, który stoi za agresją i depresją, wychodź z niego teraz. Ten demon, który spowodował jakąkolwiek formę agresji, wychodź z niego teraz. Wychodź. Demonie, który się pastwiłeś nad nim, który się pastwiłeś nad jego ojcem, nad jego dziadkiem, nad jego pradziadkiem, ja teraz łamię Twoją moc. Łamię Twój wpływ. Hukaraba, wychodź z niego. Ty trzymałeś grzechy pokoleniowe tego człowieka w linii męskiej. Grzechy agresji. Grzechy agresji. Hukaraba. Puszczaj go, demonie. Puszczaj go. Duchu Święty, wlewaj się teraz. W każde puste miejsce wlewaj się w Jego Ducha. Wlewaj się Duchu Miłości i Duchu Prawdy. Teraz wlewaj się w Jego serce. Duchu Miłości i Duchu Prawdy. Ja modlę się o Ciebie, Łukasz, że Ty przeżywasz miłość Boga, jak do tej pory nigdy jej nie przeżywałeś. Miłość Ojca do Ciebie, jak do tej pory nigdy tego nie przeżywałeś. Ja modlę się, że przeżywasz miłość Boga do Ciebie, dobroć Boga dla Ciebie. Że On Ciebie pokochał, zanim, kiedy Ty jeszcze grzeszyłeś, to On Ciebie pokochał i umarł za Ciebie. Żebyś Ty był wolny, żebyś Ty był wyzwolony, żebyś Ty był oczyszczony od grzechu. Teraz Jezus Chrystus oczyszcza Cię z każdego grzechu, z każdego błędu. Krew Jezusa Chrystusa przepływa przez każdą komórkę Twojego ciała. I jesteś oczyszczany z każdego błędu, z każdego grzechu. Duchu Święty, wlewa się mocniej do Jego serca. Mocniej do Jego serca. Ja modlę się, że masz doświadczenie, że jesteś pojednany z Bogiem, że pokój z Bogiem, że przeżywasz od dzisiaj pokój z Bogiem, jakiego do tej pory nigdy nie znałeś. Nieważne, co Ty zrobiłeś kiedykolwiek, żaden grzech nie jest barierą
od tej pory do Twojej relacji z Bogiem. Żaden grzech, On Ci wszystko wybaczył. On podaje Ci rękę, żebyś wyszedł z każdego kłopotu, z każdej patologii. Ja modlę się, że pokój Boga wpływa w to miejsce. W to puste miejsce wpływa pokój Boga. Że ja modlę się, że przeżywasz pokój Boga jak nigdy dotąd. Pokój Boga, jakiego nie znałeś, i lekkość. Wszystkie grzechy zostały Ci odpuszczone. Każdy błąd został Ci odpuszczony przez Jezusa Chrystusa. Jego krew obmywa Ciebie teraz, całą Twoją osobę. Jesteś obmywany przez krew Jezusa Chrystusa. Ona przelewa się przez Twoją psychofizyczność, przez każdą komórkę. Masz nową świadomość, świadomość bycia czystym i pojednanym z Bogiem. Świadomość bycia czystym i pojednanym z Bogiem. Ojcowska miłość, jakiej nie znałeś i którą możesz przelać teraz na swoją rodzinę. Ojcowska miłość i przebaczenie. Miłość, którą możesz przelać na swoją rodzinę. Szakara, ba. Postaw Jezusa na pierwszym miejscu, a wszystko się ustawi. Postaw Jezusa na pierwszym miejscu, a wszystko w Twoim życiu się ustawi. Duch Święty, wlewa się mocno do każdego zranienia. Ja modlę się o uzdrowienie każdej traumy, każdy demon kłamstwa. Yeshua, Jezus, Ty jesteś lekarstwem na wszystko. Twoja dobroć jest lekarstwem na wszystko. Twoje przebaczenie jest lekarstwem na wszystko. Jezus, kiedy Ty przychodzisz, wszystko się zmienia. Wyrzekam się agresji. Wyrzekam się kłamstwa demonicznego. Wyrzekam się kłamstwa demonicznego. Wyrzekam się zranień. Wyrzekam się zranień. Wyrzekam się kłamstwa, że jestem mało wartościowy. Bo nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Ja wierzę, że On umarł za mnie. Ja wierzę, że On umarł dla mnie. Ja wierzę, że jestem przebaczony. Ja wierzę, że jestem przebaczony. Ja przyjmuję miłość i dobroć Boga do swojego serca. Ja przyjmuję miłość i dobroć Boga do swojego serca. Ja przyjmuję panowanie Jezusa Chrystusa w moim życiu. Ja przyjmuję panowanie Jezusa Chrystusa w moim życiu. Panie Jezu, chcę być z Tobą na zawsze. Panie Jezu, chcę być z Tobą na zawsze. Miłość i dobroć Boga, jakiej nie znałeś nigdy. Miłość i dobroć Boga, jakiej nie znałeś nigdy. Szakara, ba, Yeshua. Jezus, jesteś dobry. Jezus, jesteś dobry. Jesteś dobry. Ty jesteś Panem tego życia. Ty jesteś Panem tego życia. Ja nakazuję, aby każda forma demoniczna, która wpływała na życie,
Łukasza, aby ona odeszła od jego życia. Oddaję Ci całe moje serce. I całe moje życie. I całe moje życie. Na zawsze. Na zawsze. Pod Twoje panowanie. Pod Twoje panowanie. Jezus, jesteś moim Panem. Jezu, jesteś moim Panem. Jesteś moim Zbawcą. Jesteś moim Zbawcą. Jesteś moim wszystkim. Jesteś moim wszystkim. Chcę szaleć dla Ciebie. Chcę szaleć dla Ciebie. Amen. Amen. Jezus, jesteś piękny i dobry. Jezus. Jezus, ja wstawiam się u Łukasza. Ja modlę się, że jego serce jest zmienione. Że on do końca życia idzie za Tobą. Do końca życia od tego momentu on idzie za Tobą. Za prawdą Jezusa Chrystusa, że on wzrasta w doktrynie i w nauczaniu. Ja się o to modlę, że on staje się silnym, Bożym człowiekiem. Że jego życie ma wartość. Jezus, jesteś dobry. Dziękuję Ci za Łukasza, dziękuję Ci za tę modlitwę, Jezus. Dziękuję Ci, że za serce Łukasza, że on Ciebie szukał. Że on Ciebie szukał, że on pokutuje. Że on Ciebie potrzebuje. Dziękuję Ci za to. Ja modlę się, że pokój wstępuje na Twoje życie. Pokój, jakiego do tej pory nigdy nie znałeś. Pokój, który przewyższa każde zrozumienie. Pokój Ducha Świętego. To czasami jak się płacze, to rzeczy też wychodzą z nas. To jest pokuta, to jest też, wiesz. A jak się czułeś podczas modlitwy? No nigdy nie czułem czegoś takiego, bo nigdy się tak nade mną nic nie modlił, wiesz, ale czułem, że coś... Czułem tak, że coś przede mnie przychodzi. Wiem, dlatego mnie to zaczęło poruszać, nie? Bo... Tak, prawie wiesz, rzeczy, które wydarzyły i... Co, bo nie usłyszałam? Powiedz jeszcze raz. Poczułem, że tu gdzieś idzie wszystko i że nie jestem złym człowiekiem. Że odeszło od Ciebie, tak? To potępienie odeszło. No czułem, jak to idzie, nie czułem się tak winny, jak się modliłaś, nie? Czułem, że to idzie gdzieś, nie? Wow, to piękne. Poważne, przez tydzień, nie? To przez telefon, szok. Wow. Wow. Na pewno coś się stało, nie? Wow. No, to jest piękny moment, wiesz, kiedy my świadomie mówimy do Jezusa, oddaję Ci swoje serce. To jest piękny moment, to jest początek, wiesz? To jest początek wieczności. Ja wiem, że to jest.
Od tego momentu twoje imię jest zapisane w Księdze Życia, w kontekście, że jesteś zbawiony, bo to Duch Święty zbawia. Jezus zbawia, nie twoje uczynki. Jesteś przebaczony. Jesteś wolny. Tak mówi Jezus. Jesteś wolny. Jesteś wolny. Dziękuję ci bardzo. Czujesz to? Tak. Zacznij po prostu dziękować Bogu za zbawienie. To jest najlepsza modlitwa. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że mam pracę. Dziękuję ci, że żyję. Ale najbardziej to dziękuję ci, że mam Jezusa. Nic nie ma bardziej ważnego w tym świecie. Rozumiesz? Bo świat jest niestabilny. Zobacz, tu jest jakiś Putin, jakieś wojny, jakieś coś, rozumiesz? Ludzie tam gdzieś umierają. Taki jest świat. On jest wredny, upadły i niestabilny. Nie ma tu w co kotwicy wsadzić w tym świecie. Jestem w szoku, jestem pod wrażeniem, jeszcze dokładnie nie wiem, co się dzieje we mnie, ale coś się dzieje, nie? Bo jakoś jest inaczej, nie? Wow. Nie. Będzie nie coraz lepiej. Co, nie masz? Mówię, nie ma tego smutku, który był dzisiaj, nie? Dzisiaj, wczoraj. Smutku nie ma? Tak? No. Okej. Okay. Czyli ten ciężar, co mogę? Czyli ten depresyjny ciężar się ruszył, tak? No, coś się dzieje, ale nie wiem jeszcze co. Będę się odzywał, będę pisał do ciebie. Bardzo proszę, zapraszam. Bardzo, pisz do mnie. Pozdrawiam, Fejdzie. No hej, papa. Witam w rodzinie nieba. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, pa. Błogosławię cię, pa. Jesus.